Pierwsze pytanie, ponieważ dużo mówimy o pewnych dziedzinowych projektach prowadzonych przez poszczególne resorty, a poza nimi Polska potrzebuje szeregu rozwiązań informatycznych ważnych ze względu na interes całego państwa. Przykładowo to może być właśnie wspólna infrastruktura państwa, wydzielona sieć łączności, o której mówiło się jakiś czas temu, integracja rejestrów i danych, to oczywiście ciągle wielki temat, jednolity obieg elektronicznych dokumentów, który jakiś czas temu obiecywało Ministerstwo Cyfryzacji, może wspólne zakupy IT dla całego sektora publicznego. Zresztą takich pomysłów można pewnie mnożyć więcej. Więc pytanie, jakie projekty, powiedziałbym ponadresortowe, są według państwa dzisiaj najbardziej ważne, najbardziej palące? Bardzo proszę krótko, ponieważ mamy pół godziny, w sumie 7 uczestników debaty, żebyśmy przynajmniej przez 4 pytania przeszli. Pani dyrektor. To jeśli można. Dzień dobry, witam Państwa. Rzeczywiście mamy bardzo dużo ciekawych inicjatyw, zarówno na poziomie administracji rządowej, jak i regionalnej, i dużo ciekawych projektów, które koncentrują się na wdrażaniu rozwiązań takich sektorowych. I bardzo dobrze, to nas bardzo cieszy, bo rzeczywiście w poszczególnych działach administracji rządowej najlepiej wiadomo, co powinno zostać wdrożone. Natomiast i obserwujemy tutaj bardzo dużo rzeczywiście projektów. Przez ostatnie 1,5 roku w ramach Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji zaopiniowaliśmy około 140 projektów tylko z poziomu rządowego. Aktualnie monitorujemy kilkadziesiąt projektów, dużych projektów informatycznych o wartości powyżej 5 milionów złotych. Natomiast są takie obszary, które w naszej ocenie wymagają standaryzacji właśnie i rozwiązań na wyższym poziomie. I tu widzimy właśnie rolę ministra cyfryzacji. Stąd między innymi właśnie pomysł na wprowadzanie rozwiązań takich jednolitych dla całej administracji w obszarze na przykład e-doręczeń, bo myślę, że tutaj właśnie perspektywa obywatela i przedsiębiorcy jest dość kłopotliwa, biorąc pod uwagę systemy teleinformatyczne administracji rządowej, bo te doręczenia funkcjonują w bardzo różny sposób, co system to inny sposób identyfikacji i dostarczania dokumentów do użytkownika. Dlatego obszar e-doręczeń jest jednym z takich właśnie, jednym z zakresów, który wymaga w naszej ocenie standaryzacji. Tu też wspomniany przez Pana właśnie projekt dotyczący wdrożenia jednolitego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją. Bardzo istotny z punktu widzenia również końcowego odbiorcy, bo ta gotowość i sprawność po stronie urzędów w zarządzaniu dokumentacją, która powstaje w efekcie tej komunikacji z obywatelem, przedsiębiorcą, też stanowi o tym, na ile te polskie urzędy mają taką zdolność do komunikacji właśnie z obywatelami tą drogą. No i oczywiście bardzo ważny obszar również to obszar porządkowania i budowania wspólnej infrastruktury państwa, niekoniecznie widziany jako budowanie nowych rozwiązań po stronie ministra cyfryzacji, ale tutaj widzimy bardzo ważną rolę koordynacyjną również. Dziękuję bardzo, bardzo się stresuję patrząc na ten zegar. Panowie, proszę dalej. Czyli ważne projekty ponadresortowe. Krótko wymieńmy te, które są najważniejsze. Panie ministrze, pan minister Cybulski. No, ja może od swojej strony powiem, jako Ministerstwo Finansów rzeczywiście realizujemy szereg projektów, mamy szereg pomysłów, koncepcji. Mamy trochę jakby no, sytuację taką, że jest sporo zaszłości, sporo mamy jeszcze rzeczy, które musimy zrobić w ramach naszego własnego resortu. Przede wszystkim musimy scentralizować Poltax, musimy scentralizować bazy danych. To jest podstawa do tego, żebyśmy mogli rozmawiać z naszymi partnerami, jeśli chodzi o administrację publiczną. Oczywiście plany naszych partnerów, Ministerstwa Sprawiedliwości czy innych resortów są takie, żeby się łączyć, żebyśmy mogli sobie wzajemnie przekazywać informacje, wiedzę, żeby te procesy zachodziły automatycznie. Wiemy o tym, że w urzędach skarbowych no, nie mamy na razie XX wieku, mamy bardziej XIX wiek, jako że zapytania komornicze na przykład są przekazywane
co prawda w formie elektronicznej, ale urzędnicy to skanują i, że się wyrażę kolokwialnie, wklepują ta, prawda, do swojej własnej bazy. To komornikom jest wygodniej, bo ciągle mają łatwiej, no, mają dużo papierowy jest ręcznej roboty, tak? Dużo ręcznej roboty, jakby niepotrzebnie angażujemy się właśnie w takie ręczne robótki, gdzie można byłoby rzeczywiście zastosować procesy automatyczne dzięki dobrym procesom informatycznym współpracy. Ale oczywiście, tak jak powiedziałem, musimy przede wszystkim zrobić ten duży porządek u siebie, a więc scentralizować Poltax, scentralizować bazy danych po to, żeby móc przejść już do tych konkretnych projektów z naszymi partnerami. Dlatego trochę się jeszcze wstrzymujemy, jeśli chodzi o współpracę z Ministerstwem Sprawiedliwości, chociażby jeśli chodzi o egzekucję komorniczą i tak dalej. No musimy tu jeszcze troszeczkę popracować, ale dzięki panu pełnomocnikowi, który dosyć ambitnie rzeczywiście tutaj realizuje te plany informatyczne, wydaje nam się, że szybko zrealizujemy te projekty i uda się nam to wszystko odpowiednio połączyć, bo rzeczywiście jest sporo problemu z tym. No, jesteśmy 60-tysięczną organizacją. Działamy na razie bardzo często w takim systemie właśnie rozproszonym, tak jak powiedziałem, 400 urzędów działa w sposób rozproszony, nie mamy na razie wspólnej ale bazy. Ale są efekty, panie ministrze. Są efekty, jest praca, jest duża determinacja jeszcze, do działania. O tym jeszcze za chwilę będziemy mówić pan minister Janusz Cieszyński. Z punktu widzenia Ministerstwa Zdrowia, że ślimaczącego się jednak programu P1, to co jest ważne w otoczeniu informatycznym? Znaczy ja myślałem, że będę mógł odpowiedzieć na to pierwsze pytanie, ale... To jest to pierwsze pytanie, nie, no, tylko pytanie trochę było, inaczej pytanie było, pytanie było o współpracę i ja bardzo chciałem na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ ja uważam, że współpraca powinna się odbywać dwuetapowo. Najpierw powinniśmy dojść do etapu, w którym jesteśmy w stanie wymieniać się danymi, informacjami. I pan minister Paweł, jak złapie jednego przestępcę, to tutaj do pana dyrektora tylko wysyła komunikat i zaraz już wie o 70 innych spółkach, w których ta osoba występuje. I to jest coś, co myślę, że jesteśmy w stanie sprawnie i szybko zrealizować, tak? Ponieważ integracja taka głębsza na poziomie już usług, to jest wyzwanie nie tylko informatyczne, technologiczne, ale przede wszystkim operacyjne. Na poziomie wielu organizacji centralnych, lokalnych i to jest wyzwanie no, na drugą kadencję naszego rządu. I wobec powyższego na razie myślę, że najistotniejsze byłoby skupienie się na tej platformie danych, na wymianie informacji. Pan dyrektor Szczepański. Ja trochę wyłączyłbym się z tej licytacji o konkretne projekty i powiedziałbym o trzech kierunkach, które z naszego punktu widzenia wydają się najbardziej istotne i które da się zrealizować w ramach tej kadencji. To krótko i hasłowo. Przede wszystkim należy przeprowadzić uspójnienie infrastruktury państwa. To jest absolutnie fundamentalna rzecz. Ten projekt został rozpoczęty 2 lata temu, potem został rozpoczęty rok temu i potem jeszcze całkiem niedawno został znowu rozpoczęty. Są bardzo dobre doświadczenia w administracji, w jaki sposób należy to przeprowadzić. My zamierzamy podążać tymi doświadczeniami, ale to musi doprowadzić do czegoś, co zostało określone jako wspólna infrastruktura państwa. Bardzo dobre doświadczenia, które dla nas są modelowe, są w Ministerstwie Finansów i zamierzamy zrobić to dokładnie w ten sam sposób. I myślę, że wszyscy powinni podążać tą samą ścieżką. Po drugie, należy zacząć traktować Skarb Państwa w zakresie tego, co posiada, jako jeden podmiot. Tutaj były przeprowadzone pewne bardzo wstępne prace na gruncie Ministerstwa Cyfryzacji dotyczące inwentaryzacji licencji i oprogramowania. My naprawdę bardzo dużo wydajemy na oprogramowanie w ramach różnych resortów na to samo oprogramowanie. To się musi skończyć, dlatego że to do niczego nie prowadzi. Tutaj potrzebne są pewne regulacje. Ten kierunek jest jako priorytetowy w następnym kierunku, w następnej kolejności. I trzecia rzecz, którą bardzo bym sobie życzył, żeby zadziała się w ciągu najbliższych 2 lat, to jest standaryzacja kompetencji na gruncie całej administracji publicznej. Jest bardzo, bardzo byłoby fajnie i bardzo byłoby zręcznie, gdybyśmy mogli w bardzo podobny sposób
w bardzo różnych miejscach, w Ministerstwie Finansów, w Ministerstwie Zdrowia, budować bardzo podobne, ustandaryzowane kompetencje, tak na przykład jak zostały one zbudowane już w niektórych jednostkach administracji publicznej. Te wzorce należy poszerzyć i należy nimi zarządzać, dlatego że dużo łatwiej jest w ten sposób nie wyważać otwartych drzwi w każdym ministerstwie od początku. Dziękuję. Jeszcze krótko perspektywa dostawców. Michał Zajączkowski, Hewlett-Packard, Darek Piotrowski, Dell EMC. Dzień dobry Państwu. Ja tak króciutko i chciałem zacząć kontrowersyjnie, ale skończę bardzo pozytywnie, bo takie odniosłem wrażenie, słuchając tych wszystkich prezentacji tutaj, że zaczęliśmy od Ministerstwa Cyfryzacji, gdzie został pokazany ten szablon. Podchodzimy do tego jako państwo i budujemy jakąś wspólną wizję, standard, a potem słuchając poszczególnych prezentacji miałem wrażenie, że tak, centralizujemy, ale każdy u siebie, nie do końca patrząc na zewnątrz. Natomiast słuchając już teraz chociażby wypowiedzi, widzę, że jakiś plan na to jest i to jest dla mnie bardzo istotne, ale też tak naprawdę myślę, że dla całego społeczeństwa, bo siłę państwa 2.0 albo żebyśmy w przyszłym roku spotkali się tutaj i tą konferencję nazwali państwo 2.1 albo może nawet 11, to fajnie byłoby, jakbyśmy mieli pomysł na standaryzację i to, w jaki sposób instytucje współpracują ze sobą i dają też benefity, no, przede wszystkim obywatelom i przedsiębiorcom. Ja szybciutko, drodzy Państwo, powtórzę z grubsza to, co powiedziałem w trakcie prezentacji. Myślę, że ten obszar centr danych i dbania o dane, tutaj moi przedmówcy też mówili o standaryzacji w licencjach, myślę, że jest to też ten kierunek, używanie infrastruktury. Niemniej dotknę wątku, który chyba nie był poruszony. Wydaje mi się, że u nas, w naszym kraju, potrzebny jest ponadsektorowy, ponadministerialny plan edukacyjny. Naszym największym problemem już, a za chwilę naprawdę, będą ludzie. Brak specjalistów, żeby te wszystkie projekty realizować, żeby tak naprawdę nimi miał się kto zajmować, żeby świadomość takich szefów tego przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego była na tyle wysoka o IoT i o możliwości wdrożenia, żeby oni je realizowali. I tutaj chciałbym gorąco zaapelować, już na kolejnym forum powtarzam to zdanie, spróbujmy stworzyć jakiś program przy nie jednej, ale przy kilku uczelniach, który miałby pod auspicjami Ministerstw Edukacji czy Szkolnictwa Wyższego szansę tak naprawdę edukować z najnowocześniejszych trendów. Deklaruję ze swojej strony, że włączymy się w to. Pierwszym elementem, który już realizujemy, jest przy Politechnice Warszawskiej w Centrum Innowacji i Transferu Nowych Technologii, o ile dobrze pamiętam, jest IT Academy dla sektora publicznego. I tam co roku 150 osób takich jak Państwo siedzący na sali, w tym roku sporo osób z Ministerstwa Finansów też jest, edukuje się właśnie w tym kierunku. To jest kropla w morzu, tak? Skala naszego kraju i potrzeb jest większa. Spróbujmy stworzyć taki program. Ja uważam, że ta potrzeba jest najważniejsza. Jak ją zrealizujemy, potem wszystkie inne projekty, które mamy międzyresortowe, będą łatwiej realizowane i szybciej. Dziękuję. Chciałbym, żebyśmy chwilę porozmawiali o tych nowych technologiach, o których Dariusz Piotrowski mówił na koniec. Ja wspominałem już o tym, w ubiegłym roku Ministerstwo Finansów wygrało nasz konkurs Lider Informatyki w kategorii administracja za repozytorium cyfrowe, które wykorzystuje po pierwsze chmurę publiczną, po drugie te samouczące się mechanizmy takie związane ze sztuczną inteligencją. Dalej, kilka miesięcy temu w Computer Worldzie opublikowaliśmy taki tekst Cyfrowa Sprawiedliwość. Polecam. W Google Cyfrowa Sprawiedliwość Computer World. Ku mojemu zaskoczeniu on zainteresował nie tylko informatyków, ale przede wszystkim prawników, a jedna ze znanych kancelarii prawnych w Warszawie zrobiła całą konferencję na ten temat, którą poprowadził nasz autor. W Polsce powstała jedna z pierwszych aplikacji na okulary VR Google'a, która wspomaga kardiologów w prowadzeniu operacji na otwartym sercu. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych prowadzi pierwszy projekt blockchainowy dotyczący umożliwienia głosowania na walnych zgromadzeniach drobnym akcjonariuszom. To wszystko są zupełnie nowe technologie, w tych przykładach bardzo ciekawie wykorzystywane przez sektor publiczny. Czy sądzicie, że te właśnie najgorętsze dzisiaj tematy w IT,
sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, blockchain. Czy można je praktycznie na szerszą skalę zastosować w administracji publicznej? Słuchajcie, to czas leci. To ja się zgłaszam w takim razie. Bardzo proszę, pani Kale. Oczywiście, że tak. Ja też przeczytałem sobie o jednolitym pliku kontrolnym, który na pewno każdy przedsiębiorca darzy wielką sympatią, ale o tym, w jaki sposób wykorzystujemy algorytmy do tego, żeby automatycznie nauczyć system i wykrywać potem nadużycia, to są też rzeczy, które my w naszych technologiach również stosujemy i to tutaj możemy mówić o aplikacjach, możemy mówić o algorytmach, możemy mówić nawet o infrastrukturze, czyli być bardzo blisko tej warstwy bardzo podstawowej, ale tam również stosujemy tego typu rozwiązania i one po prostu są i uważam, że no, o zdrowiu sam pan powiedział, że to są rzeczy, które bez, no, nie da się przejść obok tego obojętnie. Blockchain, no, dzisiaj słyszałem stosunkowo antyreklamę blockchaina, natomiast tak naprawdę to nie zniknie. My musimy sobie z tym poradzić, może w jakiś sposób regulacjami, chociaż jestem generalnie przeciwny regulacjom. Natomiast to są rzeczy, które widać chociażby i przede wszystkim w sektorze finansowym i tak na koniec dnia mocno podważają tradycyjną bankowość i według mnie też jest to następny etap rozwoju i wszędzie, gdzie wykonujemy jakiekolwiek transakcje, a również tego typu transakcje są robione w sektorze publicznym, czy w ZUS-ie, czy w Ministerstwie Zdrowia, to jest standard i myślę, że musimy wpleść w te nasze rozważania, a może również i tutaj zgodzę się z panem Dariuszem odnośnie edukacji, że tak naprawdę to, czego nam w tej chwili brakuje, to edukacji i o tych nowych technologiach. Dobrze, skoro Ministerstwo Finansów jest takie hop do przodu w te klocki, no to do was pytanie, czy te nowe rzeczy da się szerzej zastosować w administracji? Znaczy, tak, nasz świat się zmienia, widzimy jak świat się zmienia, każdy z nas ma przy sobie telefon komórkowy, smartfon w kieszeni. Moc obliczeniowa już tego urządzenia jest kilka tysięcy razy większa niż moc obliczeniowa maszyn, które wysłały na Księżyc prom kosmiczny. Technologia jest dookoła nas i musimy iść za tą technologią i adaptować tą technologię w naszych rozwiązaniach. Dobrze, niech pan nie mówi o tym, co my mamy w kieszeniach, tylko co my będziemy mieć w kieszeniach, jak wy już zaczniecie te nowe technologie stosować. Dobrze. Rok temu zostaliśmy wyróżnieni za projekt JPK, za sztuczną inteligencję i algorytmy, które automatycznie analizują dane, wyciągają wnioski i uruchamiają automatyczne działania po stronie całego resortu finansów. To był pierwszy krok. W tym roku wykonujemy kolejne kroki. To nie tylko pliki JPK i nie tylko od największych przedsiębiorców, w tej chwili pliki JPK od mikroprzedsiębiorcy, w tej chwili dane z sektora bankowego, które uzyskamy w ramach projektu STIR, w tej chwili dane, na które czekamy i które także uzyskamy w ramach projektu Split Payment, zaawansowana analityka na tych danych, która pozwoli nam zwiększyć efektywność całego sektora państwowego, nie tylko resortu finansów, ale także innych resortów, gdzie głęboko wierzę, że w najbliższym czasie będziemy dzielić się danymi, informacjami, będziemy wspólnie przetwarzać dane, informacje i w jakich posiadaniu jesteśmy. Dziękuję. Może pani dyrektor Duszyńska. Są te nowe technologie nie są obce, broń Boże, Ministerstwo Cyfryzacji, był tam zespół do spraw blockchaina choćby. No tak, rzeczywiście, w ramach zespołu Paperless Cashless, który działa przy też właśnie Komitecie KRMC, te tematy są podnoszone i wypracowywane we współpracy przedstawicieli administracji rządowej, ale też przedstawicieli właśnie rynku, więc efekt prac w tych zespołach skutkuje wdrażaniem konkretnych pomysłów już w praktyce. No myślę, że wszystkim Państwu znany projekt, który został zapoczątkowany właśnie w Ministerstwie Cyfryzacji w tamtym roku projektem Dokumenty. Jest bardzo ciekawym rozwiązaniem z punktu widzenia obywateli, który docelowo rzeczywiście może doprowadzić do takiego ułatwienia funkcjonowania w codziennym życiu przy wykorzystaniu rozwiązań, które są już dziś dostępne. Tak? To właściwie jest kwestia tylko możliwości wprowadzenia tego na większą skalę i większej
liczbie procesów, w których obywatel komunikuje się z administracją. No do tego jest nam potrzebne oczywiście zapewnienie otoczenia prawnego, co jest w tym przypadku tego projektu kluczowe dla jego powodzenia i pójścia dalej. Dziękuję. Pan minister Jan Cieszyński, czy... Dobrze, nie będę mówił innymi słowami. W służbie zdrowia oczywiście wirtualna rzeczywistość, a tak już zupełnie serio. Proszę Państwa, znaczy rozwiązania innowacyjne, telemedyczne to jest absolutna przyszłość upowszechnienia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dotarcia z nimi do każdego, bez względu na to, czy on mieszka w mniejszym czy w dużym mieście. I to, że profesor, najlepszy specjalista w danej dziedzinie przyjmuje dzisiaj w Warszawie, jeżeli skutecznie wdrożymy rozwiązania telemedyczne, będzie oznaczało, że dostępność do niego jest taka sama w samej Warszawie, jak i w Szczecinie, w tam Łańcucie i w dowolnym innym miejscu Polski. I to będzie ta cyfrowa rewolucja w systemie ochrony zdrowia, która moim zdaniem nastąpi już w najbliższych latach i priorytetem Ministerstwa Zdrowia będzie to, żeby stworzyć ramy legislacyjne do rozwoju tej branży, ramy legislacyjne, które pozwolą z jednej strony zachować maksymalne bezpieczeństwo pacjenta, ale z drugiej strony pozwolą nowoczesnym technologiom rozwijać się i też wchodzić stopniowo do tego skarbca Alibaby w systemie ochrony zdrowia, czyli do Funduszu Zdrowia, do refundacji, tak? I to jest z naszego punktu widzenia najistotniejsze. Dziękuję. Dziękuję. I pan dyrektor Szczepański, czy doczekamy się, albo czy bać się należy tego, że to sztuczna inteligencja będzie nam wymierzać sprawiedliwość? My wierzymy, że państwo może być przedsiębiorcze, i ponieważ dysponuje bardzo dużą masą danych, państwo powierzacie mu też masę danych, jeśli pozyskuje i sedymentuje odpowiednie kompetencje, które są standaryzowane, o czym wcześniej mówiliśmy, jest w stanie nimi odpowiednio zarządzać. Nie myślimy akurat o elektronizacji, o cyfryzacji działalności orzeczniczej, dlatego że obserwując różne projekty na tym polu, między innymi amerykańskie, tutaj nie ma bardzo dużego postępu przy zastosowaniu nowoczesnych technologii, nawet sztucznej inteligencji. To są po prostu bardzo bardziej rozwinięte systemy wspomagania decyzji. Na razie jeszcze nie przekroczyliśmy tego efektu. Natomiast myślimy o czymś innym. Myślimy o tym, że zasady uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji można zastosować przy projektowaniu i modelowaniu systemu legislacji. Tak, żebyśmy mogli w jaki sposób obserwować i modelować systemy, które już w tym momencie funkcjonują, w jaki sposób te systemy oddziałują na rzeczywistość, czy są one spójne, gdzie one mają luki i czy ewentualne nowe elementy legislacji wprowadzane wymagają udoskonalenia albo na przykład narażają odporność tego systemu i powodują, że jest on niespójny. Wydaje mi się, że wszyscy państwo, tak jak tutaj siedzicie, na pewno kiedyś w życiu narzekaliście na niespójną legislację. Ten system, który mógłby być systemem uczącym się, dałby nam bardzo duży awans. Przydałoby się. Dariusz Piotrowski. Ja tak króciutko, w zasadzie powinienem być tym, który będzie tutaj jak najmocniej wspierał te najnowocześniejsze trendy, natomiast pragmatyzm bycia na rynku i obserwowania przez ponad 25 lat rozwój IT każe mi powiedzieć tak. Na pewno i w ministerstwach, i u państwa w firmach, czy w przedsiębiorstwach, czy w podmiotach powinny być komórki, które śledzą innowacje i najnowsze trendy, bo bez tego to można przegapić bardzo wiele. Niemniej znana jest ta krzywa, tak, adopcji technologii, jesteśmy na jakimś hypie, potem spadamy, a potem dopiero na tym plateau dzieją się prawdziwe rzeczy. Myślę, że u nas, jeżeli zajmiemy się tymi technologiami, które są już na plateau, je prawidłowo wdrożymy, zrobimy z nich te rzetelne projekty informatyczne, to jest to, czym się powinniśmy zajmować. Tak? JPK, pomimo że to jest innowacyjny projekt, nie ma w sobie technologii, które są gdzieś tam kwantowo zaczepione w 4 uniwersytetach w Stanach. Tam jest zbiór dobrze złożonych technologii od różnych dostawców, którzy realizują te rozwiązania. Ja myślę, że to jest ta droga i to jest, wrócę do początku tego, o czym mówiłem. Dialog między nami wypracowuje te projekty.
fascynacja artykułami o sztucznej inteligencji, która coś gdzieś tam zrobiła, a potem się pomyliła, to chyba nie jest na dziś domena administracji publicznej. Tak bym podsumował. Skoro stale powraca to JPK, no to zamknijmy tę debatę, ponieważ zostało 6 minut. Właśnie jeszcze powrotem do JPK. To, co jest w samym repozytorium JPK ciekawego, to, że wykorzystuje się tam chmurę publiczną jako jako pewien bufor, który gromadzi dane w momentach przeciążeń. Zresztą te dane w chmurze są gromadzone w postaci zaszyfrowanej, dopiero stamtąd trafiają do Centrum Przetwarzania w Radomiu. No i pytanie takie, czy Ministerstwo Finansów pod względem wykorzystania chmury jest w administracji ciągle samotną wyspą, czy może chmura nie budzi już żadnych kontrowersji i kolejne projekty chmurowe w administracji są tylko kwestią czasu, a nie regulacji prawnych? Znaczy ja bym tutaj przekazał głos panu Przemkowi, ale tak tytułem wstępu może. Oczywiście pamiętam te lata wcześniejsze, czy ze swojego własnego doświadczenia, czy z opowieści, bo nie do końca byłem w resorcie przez kilka lat. Wiem, że były pewne obawy rzeczywiście co do chmury. Było dużo obaw i bardzo sceptycznie do tego podchodziło wiele osób w Ministerstwie Finansów. I rzeczywiście jako jedni z pierwszych, czy nawet pierwsi, żeśmy zastosowali ten wariant, który okazał się rzeczywiście bardzo dobry, szczęśliwy, który dał nam sporo korzyści. Ale co do szczegółów, to na pewno tutaj bym... Dobrze, to panie Przemysławie, no to widzi pan taką szansę, że ta chmura zacznie być szerzej stosowana? Znaczy tak, jeżeli chodzi o chmurę, naprawdę widzimy możliwości, tak? Możliwości dla całego sektora administracji państwowej. Oczywiście jest wiele pytań, czy to jest bezpieczne, gdzie nasze dane są przetwarzane, gdzie są składowane, czy opuściły terytorium Polski, czy na pewno nikt inny nie ma dostępu do tych danych. Ale tak jak mówiłem wcześniej, świat się zmienia i idziemy w kierunku rozwiązań chmurowych, które dają naprawdę dużą wartość dodaną, tak? Jeżeli chodzi o dostępność do danych, bezpieczeństwo danych, jeżeli ta chmura jest dobrze skonstruowana, dobrze zaprojektowana. I chwilę wcześniej rozmawialiśmy także o możliwych inicjatywach ponadresortowych. Dlaczego nie pójść w kierunku chmury narodowej, tak? Czyli chmury, tak, która będzie dostępna dla wszystkich resortów, gdzie będziemy w sposób bezpieczny trzymać, przetwarzać nasze dane i udostępniać na poziomie międzyresortowym w taki sposób, żeby osiągać oczekiwane efekty i iść w kierunku państwa, nie wiem, powiedzieliśmy 2.1, 2.11, może 3.0. Ministerstwo Zdrowia pewnie ma równie krytyczne, a może jeszcze bardziej krytyczne dane jak Ministerstwo Finansów, pytanie do ministra Cieszyńskiego, czy widzi możliwość zastosowania chmury w aplikacjach, w rejestrach medycznych. Z mojego punktu widzenia warunkiem wykorzystania rozwiązań chmurowych jest to, żeby dane polskich pacjentów nie opuściły granic Polski. Jasne. No, i jeszcze Ministerstwo Sprawiedliwości. Z naszego punktu widzenia, jeśli przejdziemy na grunt realiów, należy wypracować jedno rozwiązanie dla całej administracji. Podpatrujemy to, co robi Ministerstwo Finansów. Jest tam wiele takich szczegółowych pytań, zwłaszcza w kontekście RODO. I wolelibyśmy, żeby takie rozwiązanie, tak jak powiedziałem, rozwiązanie infrastrukturalno-sieciowo-sprzętowe powinny być usługowo-sieciowo-sprzętowe. Powinny być rozwiązywane w ramach ogólnej regulacji dla całej administracji państwowej w naszym uznaniu. Oczekiwalibyśmy, życzylibyśmy sobie takiego rozwiązania. To jest bardzo atrakcyjne, ale jest jeszcze bardzo nieuregulowane i budzi wiele wątpliwości. O jedno rozwiązanie dla całej administracji, no to pani dyrektor Duszyńska. Właśnie czuję się wywołana tutaj do odpowiedzi. Odpowiedzią na tak sformułowane potrzeby jest oczywiście projekt, który jest nadal przewidziany w planie działań ministra cyfryzacji, a mianowicie wspólna infrastruktura państwa i projekt RICO, czyli rządowa chmura obliczeniowa. Natomiast to jest przedsięwzięcie dosyć złożone, biorąc pod uwagę, że startujemy w momencie, kiedy tych rozwiązań w administracji rządowej jest dość dużo, a zatem projektujemy rozwiązanie, które będzie komplementarne względem tego, co już jest dostępne
w ramach projektów, które dostarczyły już konkretnych systemów. I nasze prace oczywiście zmierzają w kierunku przeprowadzenia takiego przedsięwzięcia. Natomiast wiąże się to również z uregulowaniem właśnie możliwości udostępniania takiej chmury dla potrzeb administracji zarówno na poziomie rządowym, jak i niżej samorządowym. No i fakt, że to jest bardzo złożone przedsięwzięcie sprawia, że to wymaga czasu, natomiast z całą pewnością jest to jeden z priorytetów naszego resortu. I perspektywa dostawców, którzy od dawna mają wyznanie chmurowe. Ja właśnie nie lubię słowa chmura, ale to przede wszystkim dlatego, że sami tutaj jak zaczęliśmy rozmawiać, to mówimy o wynoszeniu danych gdzieś poza granice kraju, a chmura to jest elastyczność i standaryzacja. I tutaj też właśnie chciałem wspomnieć o tym projekcie, który jest i dzieje się w Ministerstwie Cyfryzacji chmury dla administracji publicznej i to jest prowadzone w formie dialogu, czyli też takiej formie trochę edukacyjnej dla obu stron, bo my poznajemy to, czego administracja rządowa wymaga, czego potrzebuje, a z naszej strony przekazujemy też wiedzę, w jaki nowoczesny sposób tego typu rozwiązania można budować, bez wynoszenia danych poza kraj tak naprawdę i bardziej mówimy o rozwiązaniach hybrydowego IT, a nie chmury, którą zwykle rozumie się jako chmurę publiczną tak naprawdę. I Dariusz Potrosz. Nie mogę się oprzeć, bo ten dialog na tym poziomie nie da nam odpowiedzi. My musimy naprawdę zejść na poziom tego, czy oczekujemy od tej docelowej chmury publicznej, rządowej, polskiej, czego od niej oczekujemy. Czy oczekujemy, że będziemy tam przede wszystkim składować dane, a podmioty będą korzystać w inny sposób? Czy tam będzie przetwarzanie? Czy zatrzymujemy się na warstwie IAS infrastruktury? Czy mówimy o PAS-ie lub o SAS-ie? Ja przepraszam, że używam tych pojęć, ale jak nie zaczniemy ich merytorycznie używać, i szczegółowo, to wtedy zajmie nam tworzenie tej infrastruktury tyle, co ja muszę to wspomnieć. Ponad 25 lat temu brałem udział w zrębach tworzenia projektu KSEU. Wiecie Państwo, co to było? Krajowy System Łączności. Już wtedy były takie pomysły, żeby stworzyć wspólną infrastrukturę. Dziś jesteśmy w dużo lepszym punkcie, ponieważ wiedza nasza wspólna i doświadczenia są dużo dalsze. Chmura hybrydowa, jaki rodzaj danych wyniesiemy nawet poza Polskę, legislacja dotycząca Unii Europejskiej pomaga już nam, bo tutaj jesteśmy w wielu obszarach zgodni. To są te właściwe pytania. Ja myślę, że ta chmura, czy ona będzie jedno wielkie centrum danych, czy Ministerstwo Finansów z bankami połączy się w jakiś podmiot, a inne ministerstwa, branża energetyczna gdzieś. To są również fajne wyspowe pomysły, które można na poziomie standaryzacji, tu się zgadzam, absolutnie w jedną całość i stworzyć coś, co da nam odpowiedź i da nam skok technologiczny jako państwu, bo przecież o to nam wszystkim chodzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo.